Damian, co ciekawego w Andrychowie? Można? Co ciekawego? No widzisz. Stacja benzynowa, BP, ogólnie apteka. Kilogram krówek. Nie, a tak na poważnie, no to kalendarzyk, szalik, zeszyty, myślę, że to... To są najlepsze. Dokładnie. Myślę, że to się spodoba. Ej, popatrz! Ej, no nie, no. Jest, czekaj. Pytamy ludzi. Nie, no zapytamy, gdzie jest jedyneczka. No dobrze, idziemy? Po 200 metrach skręć w lewo. A ciężko nam było tu trafić. Bo słuchaj, bo to jest jedyny blok metalowców wyrzucony na drogę. Tak, no, właśnie, bo myśmy byli na osiedlu metalowców tam, a tutaj ten. No, także... W ramach podziękowania za to, że często przyjeżdżacie do nas na stadion i oglądacie mecze, także my się bardzo z tego cieszymy i myślę, że dalej to ta współpraca będzie kwitnąć. Myślę, że tutaj też między mną a Państwem to też super, bo tutaj się widujemy często. Właśnie dlatego też się cieszę, że tutaj Andryłów też wita Bielsko, także myślę, że tutaj w ramach podziękowania jakieś takie drobne upominki, myślę, że... No jest nas trochę kibiców z Andrychowa, nie? Tak, jest teraz coraz więcej. I tutaj dla Pana o wyjątkowo kapelusz górali, także na mecze też zachęcam, żeby sobie zakładać. I proszę bardzo. Dziękuję. Ja ten tam chłopaka nie robię na dole, a potem gonią mi za ogóle. Fajnie, no, fajnie, fajnie. Także mają te swoje hobby, nie? Albumik jest. Tu, też. Także fajnie, no. Chłopaka, wygracie piłkę? Tak. Gdzie? Na Wojsku. Na Wojsku. No właśnie, to jest pani, która obiecała, że się pojawi na meczu. Ja może pojawię się.